Te. Siema. Dzień dobry wieczór, Polsko! Tęskniliście chociaż trochę? Bo ja nawet bardzo. Pora na kolejne wyzwanie. Tym razem Maciek napisał, że jego ulubionym kawałkiem jest Rozmowa z Bogiem Łony, a moim wyzwaniem jest stworzyć rozmowę z diabłem. Wow. Uwielbiam takie wyzwania. Tak więc zobaczcie, jak sobie poradziłem. Wyzwanie numer 26. Rozmowa z diabłem. Zapraszam. Klap! Właśnie kończyłem wyzwanie. Była północ, czas na spanie. Nagle poczułem siarkę, usłyszałem szlochanie. Pomyślałem, co jest grane, i wyszedłem na ganek. Stał tam facet brudny, zgarbiony, chyba bezdomny, twarz zakrywał dłońmi. Bądź przezorny i lepiej losu nie kuś, dlatego z dystansu wyszeptałem dobry wieczór. Chyba dzień dobry wieczór. My się znamy? Z internetu. Co? Od momentu, kiedy wszedłem na twój kanał, wiedziałem, że możesz pomóc, w końcu spełniasz wyzwania. Spełniam, to prawda, ale kim jesteś do diabła? Właśnie powiedziałeś. Co? To żart, tak? Proszę, nagraj jakiś kawałek o tym, że to, co o mnie mówią, to są same głupoty. Głupoty? Dokładnie, moje życie to piekło. Ciągle myślę o śmierci i cierpię na bezsenność, na domiar złego, jeszcze straszy mną dzieci. Kto taki? Ten Natanek cholerny. Bez przerwy słyszę o mnie nową plotkę, że ubieram się u prawy albo ludzi smażę w kotle. A nie smażysz? Nonsens, od dawna jestem na diecie śródziemnomorskiej. To żałosne, że na mnie zrzucają winy. Nie szepczę im ducha, odpowiadam za złoczyny. Ten świat jest dziwny, do diabła. Do kogo? Sorry, ale jeszcze zbytnio tego nie ogarnia, masakra. Weź tym ludziom powiedz, że serce to lampa, która oświetla drogę, a każdy człowiek jest kowalem swego losu. Okej, w porządku, postaram się pomóc. Wtedy zniknął, rozpuścił się w powietrzu. Został tylko zapach siarki, drażniący jak tani perfum. Od tego momentu zawsze powtarzam ludziom: nie taki diabeł straszny, jak go malują.